Annuncio vobis gaudium magnum Habemus papam Stary Testament Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 8 maja 1985 roku. Jak wiadomo, Pismo Święte składa się z dwóch zbiorów ksiąg: Starego i Nowego Testamentu. Stary Testament, napisany przed nadejściem Chrystusa, stanowi zbiór 46 ksiąg o różnym charakterze. Wyliczymy je tutaj, łącząc w grupy które pozwolą nam przynajmniej w sposób ogólny rozróżnić charakter ksiąg. Na pierwszym miejscu tak zwany pięcioksiąg, w skład którego wchodzi Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb oraz Księga Powtórzonego Prawa. Na przedłużeniu pięcioksięgu znajduje się Księga Jozłego, a dalej Księga Sędziów. Zwięzła Księga Ród stanowi poniekąd wstęp do dalszej grupy o charakterze historycznym, na którą składają się dwie księgi Samuela oraz dwie księgi królewskie. Do tych ksiąg należy zaliczyć również dwie księgi kronik, a także księgę Ezdrasza i księgę Nehemiasza, które odnoszą się już do późniejszego okresu dziejów Izraela po niewoli babilońskiej. Księga Tobiasza, księga Judyty oraz księga Estery. Jakkolwiek łączą się również z dziejami narodu wybranego, posiadają raczej charakter powieści alegorycznej i moralnej niż historii. Natomiast historyczny, kronikarski charakter posiadają dwie księgi mahabejskie. Tak zwane księgi dydaktyczne stanowią grupę odrębną, do której zalicza się dzieła o różnym charakterze. Należy więc tutaj i księga Hioba. I Księga Psalmów, i Pieśń nad pieśniami, a równocześnie dzieła o charakterze mądrościowo-wychowawczym: Księga Przysłów, Księga Kocheleta, czyli Eklezjastesa, Księga Mądrości, oraz Mądrość Syracha, czyli Eklezjastyka. Wreszcie, ostatnią grupę Starego Testamentu stanowią Księgi Prorockie. Odróżnia się czterech tak zwanych proroków większych: Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i Daniel. Do Księgi Jeremiasza dołączone są lamentacje oraz księga Barucha. Z kolei dwunastu zwanych proroków mniejszych Ozeasz, Joel, Amos, Abdiasz, Jonasz, Micheasz, Nachum, Habakuk, Sofoniasz, Aggeusz, Zachariasz, Malachiasz. Z wyjątkiem pierwszych rozdziałów księgi rodzaju, które dotyczą początków świata i ludzkości, księgi te, poczynając od powołania Abrahama, odnoszą się do jednego narodu, który został wybrany przez Boga. Oto, co czytamy w Konstytucji Dei Verbum. Najmiłościwszy Bóg, zmierzając troskliwie ku zbawieniu całego rodzaju ludzkiego i przygotowując je, szczególnym postanowieniem wybrał sobie naród by mu powierzyć swe obietnice. Zawarłszy przymierze z Abrahamem i z narodem izraelskim za pośrednictwem Mojżesza, tak objawił się słowami i czynami ludowi nabytemu, jako jedyny, prawdziwy i żywy Bóg, ażeby Izrael doświadczył, jakie są drogi Boże w stosunku do ludzi, i aby dzięki przemawianiu Boga przez usta proroków, z biegiem czasu coraz głębiej i jaśniej je rozumiał, i coraz szerzej wśród narodów budził ich świadomość. Plan zbawienia, przez autorów świętych przepowiedziany, opisany i wyjaśniony, zawarty jest jako prawdziwe słowo Boże w księgach Starego Testamentu. Dlatego księgi te przez Boga natchnione zachowują stałą wartość. W dalszym ciągu Konstytucja Soborowa wskazuje na to, co było głównym celem ekonomii zbawienia w Starym Testamencie. Przygotować, proroczo zapowiedzieć i rozmaitymi obrazami typicznymi oznaczyć nadejście Chrystusa odkupiciela wszystkich oraz Królestwa Mesjańskiego. Równocześnie księgi Starego Testamentu, stosownie do położenia rodzaju ludzkiego przed Chrystusem, udostępniają wszystkim znajomość Boga i człowieka oraz sposobów działania Boga sprawiedliwego i miłosiernego w stosunku do ludzi. Jakkolwiek księgi te zawierają także sprawy niedoskonałe i przemijające, pokazują jednak prawdziwą pedagogię bożą. Wyraża się w nich żywy zmysł boży, zbawienna mądrość co do życia człowieka, wreszcie przedziwny skarbiec modlitw, w którym utajona jest tajemnica naszego zbawienia. I dlatego też księgi Starego Testamentu powinny być ze czcią przyjmowane przez chrześcijan. Jeśli chodzi o wzajemny stosunek Starego i Nowego Testamentu, to Konstytucja Soborowa tak go naświetla. Bóg, sprawca natchnienia i autor ksiąg obydwu testamentów, mądrze postanowił, by Nowy Testament był ukryty w Starym, a Stary w Nowym znalazł wyjaśnienie. Bo choć Chrystus ustanowił nowe przemierze we krwi swojej, Wszakże księgi Starego Testamentu przejęte w całości do nauki Ewangelicznej w Nowym Testamencie uzyskują i ujawniają swój pełny sens i nawzajem oświetlają i wyjaśniają Nowy Testament. Jak widać, Sobór dostarcza nam dokładnej i jasnej nauki, która jest wystarczająca dla naszej katechezy, nauki, która pozwala nam uczynić następny krok w naszych rozważaniach na temat znaczenia wiary. Wierzyć po chrześcijańsku znaczy więc czerpać w myśl tego, co powiedzieliśmy: światło Bożego objawienia również z ksiąg Starego Przymierza. Nawiązując do dzisiejszej uroczystości świętego Stanisława, biskupa męczennika, którego tradycja przenika całą naszą historię, pragnę zwrócić uwagę na to, co jest treścią katechezy dzisiejszej. Jest to katecheza o wierze. Wierzyć po chrześcijańsku, to znaczy przyjmować za prawdę to, co Bóg objawił, a Kościół nauczając podaje do wierzenia. W dzisiejszej konferencji koncentrowaliśmy się przede wszystkim na Piśmie Świętym Starego Testamentu jako źródle prawdy objawionej. Stary Testament, wielki zbiór 46 ksiąg o różnym charakterze, oprócz Pentateuchu, Pięcioksięgu, Grupa ksiąg o charakterze historycznym, grupa ksiąg o charakterze dydaktycznym, pouczającym, wreszcie grupa ksiąg o charakterze profetycznym, prorockim. Cały ten Stary Testament zawiera objawienie żywego, prawdziwego Boga dane wybranemu ludowi Starego Przymierza Izraelowi. Dlatego w znacznej mierze jest to także historia tego wybranego ludu. W objawieniu tym Bóg udziela prawdy o sobie. A równocześnie przygotowuje do pełniejszego jeszcze udzielenia i poznania tej prawdy w Nowym Przymierzu przez Jezusa Chrystusa. Stary Testament jest przygotowaniem do przyjścia Chrystusa do Nowego Przymierza. Chociaż przyjście Jezusa Chrystusa wypełniło wszystko to, co się zawiera w Starym Testamencie, to jednak ten Stary Testament nadal pozostaje dla nas źródłem wiary i pobożności. Święty Augustyn powiedział że w Starym Testamencie ukrywa się to, co w Nowym Testamencie zostało odsłonięte w pełni. Trzeba, żebyśmy sięgali do Starego Testamentu, żebyśmy umieli z niego korzystać, jako ze źródła prawdy objawionej, a przede wszystkim ze źródła duchowości i modlitwy. W Dniu Świętego Stanisława składam serdeczne życzenia wszystkim moim rodakom, zarówno tu obecnym, jak w Ojczyźnie. Pate nostri piegeri, santi vice tu vento, no, ad venire a regno e ad voluntas tua, si pur in cielo e in terra. Fare il nostro quotidiano, da noi soglie, che dimette noi la nostra, circondano nostri vittimi, e vittori vostri, e ne lo s'induca in tentazione, se li liberano somme.